razy po leczeniu, żeby się rozejść, a my mamy prawo tutaj nie dopuścić do profanacji o godzinie 20 w czasie dostępnym dla dzieci, dla najmłodszych, na całą Polskę idzie. Proszę, co zmartwychwstanie, Ojcu wierzę, dajmy trwać. Potraktujemy i traktujemy was miłością, modlitwą i Bożym miłosierdziem. Bo Boże miłosierdzie jest również nad nami, nade mną. Ja też jestem grzesznikiem, ale nad każdym z was. Nad każdym z was. Pseudo artysta. To trudno nazwać artystą. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niebieskami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Pan. Jesteśmy tu dlatego, żeby się sprzeciwić profanacji męki Chrystusa, żeby zaprotestować przeciwko władzy tak naprawdę, która dopuszcza do takich historii, przeciwko temu, że nie możemy skorzystać z praw konstytucyjnych, które dają nam prawo do swobodnego wyrażania swoich myśli, poglądów, przeciwko temu wszystkiemu złemu, co się w tej chwili dzieje w naszym kraju. To jest protest przeciwko całej lewicowej, lewackiej hegemonii, którą chce nam wprowadzić rząd Tuska. Rząd HGW. Solidarni. Przy pomocy siły, siły policyjnej, która tutaj jest w pogotowiu, aby stłumić nasze wolnościowe zgromadzenie. Tego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Mój upadek nie ma końca. Mój żal nigdy nie dotknie dnia. Mój upadek prowadzi do wewnętrznej otchłani. Upadek jest pewnego rodzaju wrzeniem, bulgotem, niczym fala, która zaczyna się pienić. Wydaje się, że piana ugasi nasz własny ogień. Piana wszystko spryskuje i się rozlewa. 30 minut na pełnym ogniu i wszystko wymaruje. Źródło misterii, do biedy. Jeżeli nie pozostanie z nas nic, to mogłoby się zwalić. Będzie to o 6:40 rano. Co jest rzeczą prostacką, najgorsze, co można zrobić z nadzieją, to wsadzić się między marzenia, które są niekończącym się tchórzostwem. Kto śni, nie działa. Zasłuchałam go. Nie chcę stawiać
czegoś definitywnego, jak porażka obok urojenia nadziei. Żadne z nich na to nie zasługuje. Po raz pierwszy się na autostradzie w Galicji. Jedną stopą usiłowałem zahamować, jedną ręką kręcić kierownicą, a drugą zasłonić twarz, żeby kawałki szyby nie wydziałały mi gęby. Lewym uchem słuchałem, jak mój labrador zawodzi na tylnym siedzeniu. A prawym uchem słuchałem uważnie pasję według Mateusza. I nic mi nie umknęło. Trzeba podziękować technologii, BMW. Tyle. I bardzo dziękuję, że tak liczcie do nas.